Drodzy Państwo, naszym i Państwa gościem jest dzisiaj pan mecenas Sławomir Plata. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o jury duty, o instytucji jurorów w amerykańskich sądach. Wielu z nas dostaje taką kopertkę, w której znajdują informacje o tym, że są powołani na stanowisko ławnika, prawda? Tak. I większość reaguje z niepokojem, nie wiesz, z czym to się wiąże tak naprawdę, czy można uniknąć tego obowiązku, czy nie, kto jest zobowiązany, aby uczestniczyć w procesie jako ławnik. Jak to wygląda? Pamiętajmy o tej jednej rzeczy, że czasami jesteśmy jako juror, a czasami jesteśmy jako osoba poszkodowana, która potrzebuje jurorów. Nigdy nie zapominajmy o tym, że kiedy pewnego dnia komuś zdarzy się, nie daj Boże, wypadek i ta osoba, która ma ten wypadek, potrzebuje kogoś, kto ten wypadek osądzi, czyli jurorów, będzie liczyła, że osoba, która przyjdzie jako juror tego dnia, będzie chciała faktycznie posłuchać tej sprawy, pomóc rozstrzygnąć ją. Więc jak przechodzimy do sądu jako juror, pamiętajmy o tym, że to jest pewnego rodzaju funkcja społeczna, która może nie jest najlepiej płatna. Na pewno nie jest. Ale daje ogromne doświadczenie. Jest społeczne. Tak, no tak. Daje przede wszystkim możliwość zrozumienia medycyny, znacznie większego niż w normalnym życiu, jaki mamy, bo prawnicy jednak reprezentują coś do tych jurorów, żeby ich przekonać, żeby powiedzieć, dlaczego mają rację. Ale otrzymując tą karteczkę, wracając do punktu pytania pani, proszę nie być przerażonym. To jest wezwanie do sądu. Jeśli państwo macie obywatelstwo, będziecie w pewnym momencie powołani jako jurorzy. Jeśli nie macie obywatelstwa, a taką karteczkę otrzymacie, to tylko idziecie do sądu po to, żeby powiedzieć, że nie jesteście obywatelami i muszą wam odłożyć na czas nieokreślony wasze obowiązki jurora. Zielona karta nie pozwala na to, żebyście byli jurorami w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o jakiekolwiek inne wyjątki w tym, żeby być lub nie być jurorem, nie polecam tego, żeby nie być, bo jest to pewnego rodzaju, jeszcze raz powiem, podkreślę, to funkcja społeczna, to jest coś, pewnego rodzaju zaszczyt, żeby móc być na sali rozpraw z sędzią, z prawnikami i móc rozstrzygnąć czyjeś losy, bo proszę pamiętać, ta szóstka jurorów w sprawie cywilnej, oni podejmują dla tej poszkodowanej osoby jej najważniejszą decyzję, albo prawie najważniejszą decyzję życiową. Więc przez pewien czas, przez parę tygodni, może miesiąc czasu, ta szóstka jurorów potrafi zrobić coś, co do końca życia zmieni czyjeś życie. Osoby, ale to nie musi być miesiąc, prawda? Czasami jesteśmy wzywani na jeden dzień, dwa, trzy i jak to, koniec. Jak to wygląda? Bo wiele osób jest po prostu zaniepokojonych, że można musieli się tam pojawić, że może nie mówią zbyt dobrze po angielsku. A właśnie, co jeżeli no niespecjalnie nas z tym angielskim wychodzi? Czy nadal możemy być ławnikiem, czy nie? Angielski jest dużym problemem. Jeśli ktoś nie mówi po angielsku, nie może być jurorem. Także jeśli państwo macie problem ze zrozumieniem języka angielskiego lub mówieniem po angielsku, komunikowaniem się z innymi jurorami, którzy mówią po angielsku, to nie będziecie jurorami. A kto o tym zadecyduje? Na początku prawnicy. Jeśli prawnicy, którzy... Proces wyboru jury w Nowym Jorku wygląda w ten sposób, że dwóch prawników dostaje do swojego pokoju, który ma mniej więcej około 16 siedzeń, tylu też ławników. Ci ławnicy potem odpowiadają na pytania prawników. My jako prawnicy przygotowujemy określone pytania, które mają określony cel, mają pokazać nam, czy osoba jest bezstronna. Przynajmniej do tego dążymy. Wielokrotnie w wyborze jury jest tak, że dostajemy ludzi, którzy mają pewne ukryte zamiary, przychodząc do takiego pokoju, kiedy są już wybrani przez sąd jako jurorzy i wtedy my musimy ich Zdemaskować. A jakie to są ukryte zamiary? Ukryte zamiary, czyli na przykład ktoś przyjdzie, kto nienawidzi ludzi, którzy noszą procesy. Proszę mi wierzyć, są tacy ludzie. Tak. Będą ludzie, którzy uwielbiają ludzi, którzy wnoszą procesy i niezależnie od tego, czy osoba ma rację, czy nie, mogą stanąć po jednej lub drugiej stronie, nawet nie słysząc tego, co ta osoba ma do powiedzenia. Te osoby staramy się wyeliminować. Zarówno my, czyli prawnicy reprezentujący osoby poszkodowane, staramy się wyeliminować osoby, które mogłyby skrzywdzić naszego klienta przez to, że na przykład myślą, że ktokolwiek nosi proces, oszukuje. Tak samo prawnik z drugiej strony, który broni osoby, które my pozywamy, szuka osób, które by były bezgranicznie za osobą, która jest pokrzywdzona. Ale jak to sprawdzacie? Są triki specjalne psychologiczne testy? Tak, jak to wygląda? Są specjalne szkoły. Są specjalne szkoły, które prawnicy prawie że przechodzą, żeby móc wybierać jury. To jest kwestia doświadczenia, to jest kwestia przygotowania latami. To nie dzieje się z dnia na dzień. Mając rozmowę z człowiekiem, mamy około 5, 6, może 10 minut na osobę. Jeśli w ciągu tego czasu nie rozpoznamy, czy ta osoba mówi prawdę,
a wielokrotnie będą mówili coś, co chcemy usłyszeć, niekoniecznie będzie to prawdą. No zazwyczaj tak jest. To wtedy nie możemy wybrać dobrego jurora. Zrobimy błąd. Ten błąd kosztuje nas to, że na końcu dnia przegrywamy sprawę. Wybór jury w Nowym Jorku, w moim doświadczeniu, jest punktem zwrotnym sprawy. Jeśli wybierzemy dobre jury, to mając nawet kiepską sprawę, możemy ją wygrać. Ale jeśli wybierzemy złe jury, to nie naprawimy tego w trakcie procesu najlepszymi dowodami w sprawie. Sposób, w jaki wybieramy, wyselekcjonujemy jurorów, jest taki, że zadajemy pytania, których nie rozumieją. Odpowiedzi dają nam wtedy szczere. To odpowiedzi dla nas, już są ludzi znaczące, przygotowanych na to, czego szukamy, powodują to, że wiemy, co ta osoba naprawdę myśli. Pytamy się o różne rzeczy, pytamy się o background tej osoby, o to, jakich kanałów słucha, jakiej telewizji, jakich czasopism. Masz to taka inwigilacja. W pewnym stopniu. Natomiast na końcu dnia ta osoba nie rozumie treści odpowiedzi. I odpowiada nam szczerze. Jeśli zapytamy się, czy może być obiektywna, każda osoba powie, że jest obiektywna. Tak. Oczywiście. To jest bardzo proste pytanie, ale jeśli zapytamy się, czy uważa, że jest za dużo procesów w Nowym Jorku, no to w tym momencie ludzie już zaczynają być bardziej emocjonalni. Zaczynają mówić tak albo nie. A dlaczego ludzie wnoszą proces do Nowego Jorku? I w tym momencie znowu pojawiają się dwie grupy ludzi. Jedna, która powie, bo ludzie są szybko zarobić, a druga, która powie, bo faktycznie mają obrażenia ciała. Ja bym była w trzeciej w grupie, powiedziałabym, nie wiem, nie orientuję się. I co wtedy? Byłaby pani perfect jurorem. Aha. Bo zarówno ja bym panią chciała, jak i prawnik z drugiej strony, bo proszę pamiętać, szukamy obiektywnych jurorów. To jest założenie obydwu stron w sprawie. Do pewnego stopnia. Oczywiście ja staram się za wszelką cenę zdobyć dla moich klientek najlepszych jurorów. Prawnik z drugiej strony stara się o to samo. Mhm. Na końcu dnia wychodzimy z czymś pośrodku. Z grupą ludzi, którzy teoretycznie będą obiektywni. Nie zawsze są. Ale z punktu widzenia kandydata na ławnika, wynika z tego, co pan mecenas powiedział, wynika, że tak naprawdę szanse, że będziemy wybrani do konkretnego procesu, są stosunkowo niewielkie. Nie do końca. Przynajmniej matematyczne. Tak, matematycznie tak, bo z tych 16-30 jurorów wybieramy 6, a tak naprawdę 8, bo dwóch zapasowych jeszcze dochodzi. Dwaj zapasowi są po to, że gdyby cokolwiek stało się jednemu z tych 6, to wtedy ten zapasowy, czy raczej dwóch z nich, może wejść. Czyli jeżeli jest 30 kandydatów, jest nas 6 osób, no to szansa jest jak 1 do 5. W większości wypadków mamy więcej jurorów niż 30. Jest tak, że przechodzimy przez tury tych kandydatów i rzadko jest tak, że jeden pokój wystarczy na to, żeby pełnić całe jury. Miałem kiedyś proces, to było na Long Island, na samym końcu Long Island de facto, i tam w ciągu jednego wyboru jury przeszedłem przez chyba 160 jurorów. Ale tylko dlatego, że tam nienawidzą ludzi, którzy przynoszą procesy. Więc żeby znaleźć 6 ludzi, którzy chcieliby być obiektywni wobec mojej klientki, którzy na końcu dnia dali mi wygraną, musiałem przejść przez 160 kandydatów, zadać im pytania i dopiero wtedy, po kilku dniach wyboru jury, udało mi się skompletować jury, w którym się i tak pomyliłem o jedną osobę. Ale to była pomyłka, która nie kosztowała mnie zbyt wiele, bo w cywilnym systemie, w przeciwieństwie do karnego, wyrok wiążący jest 5 jurorów, nie 6. Czyli jedna osoba z jury, z 6 osób z jury, może się nie zgodzić z resztą. I to jest okej. Okay. I tak się zdarzyło tym razem. Ale, jak mówię, to są wyjątkowo niektóre venues, niektóre sądy są bardzo trudne, jeśli chodzi o wybór jurorów. Manhattan jest tak samo trudnym sądem, ponieważ tu mamy samych profesjonalistów i ciężko jest ich przekonać, że ktoś, kto ma gorsze wykształcenie, powinien mieć pieniążki, które mu się należą. Jest to możliwe. W rozpoczynającym się właśnie procesie współpracowników Bernarda Madoffa, czyli oszusta stulecia, który zdefraudował pieniądze, $12 miliardów oszczędności, inwestycji różnych instytucji i ludzi, wezwano na przesłuchania ponad 400 jurorów. To jest chyba niedużo, wydaje mi się. Jak na taką sprawę, na sprawę takiego kalibru. To jest jednak gigantyczna liczba ludzi. Co się dzieje z tymi ludźmi, którzy nie są wybrani? Oni mają po prostu z głowy, mają... Czy następnym razem ich wezmą? Czy przechodzą do następnego procesu? I jeśli w momencie, kiedy są odrzucani z konkretnego wyboru jury, czyli na przykład z mojej sprawy są odrzucani, ponieważ jest albo nieobiektywny, albo nie mówi po angielsku, albo cokolwiek jest nie tak z nim i nie jest przyjęty u nas jako juror, on wraca do głównego pokoju, w którym jurorzy siedzą i czekają na kolejne wezwanie tego samego dnia i tak samo następnego dnia. I zazwyczaj 2 dni siedzą w sądzie. Jeśli w ciągu tych 2 dni nie są wybrani, to mają spokój na kolejnych parę lat. Około 6 lat zazwyczaj. W tej sprawie była tak duża liczba jurorów wezwana, ponieważ jest to tak głośna sprawa, żeby znaleźć wśród zwykłych ludzi
kogoś, kto nie słyszał o tej sprawie. Nie ma wyrobionej opinii, prawda, na ten temat. Który tak, nie będzie już nagłośniony telewizyjnie tą sprawą, który powie, ja w sumie nie znam ani tego pana, ani co oni zrobili. Będzie im bardzo ciężko, dlatego tak duża liczba ludzi, bo oni masowo będą odpadali, jeśli tylko powiedzą, że ja wiem, o co chodzi, ja uważam, że pan Madoff był winny. To już wyklucza go jako jurora. Sympatia do jednej ze stron jurora przed procesem automatycznie wyklucza go z możliwości bycia jurorem. A ja mam takie pytanie. Co się stanie, jeżeli mimo uzyskania wezwania nie pojawimy się? Jeśli to się zdarzy raz, dwa razy, to jeszcze pewnie nic. Natomiast w pewnym momencie są to kary, przyjdzie szeryf, będzie, jest to bardzo mocno egzekwowane w Nowym Jorku. Nie proponowałbym tego nikomu. Jeśli coś nie pasuje, czy grafikowo, czy z jakiegokolwiek powodu, należy zadzwonić do sądu, wysłać im informację, że taki jest powód, dla którego nie możecie państwo przyjść. Lub najpierw samemu się stawić i wyjaśnić to osobiście. Nie proponowałbym sytuacji, w której po prostu ignorujemy wezwania, skończyć to szeryfem i będzie to... Będzie to miało nieprzyjemne konsekwencje. Bardzo. A ile razy można przekładać tego rodzaju wezwanie? Ja bym powiedział 2-3 razy to jest coś, co... A potem trzeba się pojawić. Tak. Wypadałoby się pojawić. Tak. Ale proszę pamiętać zawsze o jednej rzeczy, że nie podchodźmy do tego jako do obowiązku, bo... Owszem, jest to ciężkie, jest to długie i czasami mozolne i nieprzyjemne. Mamy pracę, mamy dzieci, mamy rodziny, mamy tysiąc rzeczy, które warto zrobić, zamiast siedzieć na tym jury duty. Ale może być czas, kiedy pewnego dnia się obudzimy po drugiej stronie tej barierki, gdzie będziemy osobą, której będą potrzebni ci jurorzy i ktoś może zrobić to samo nam, nie chcieć być jurorem. Powiedzieć, że nie mam czasu, mnie to nie interesuje, nie będę dobrym jurorem dla was. Proszę pamiętać, że czasami można się znaleźć po drugiej stronie i wtedy przypomnieć sobie te słowa. Drodzy Państwo, jednym słowem nie warto ignorować listu sądu. Warto podejść do sprawy bycia jurorem tak po ludzku i dojrzale, ponieważ tak jak pan mecenas wspomniał, jest to sprawa naszej odpowiedzialności, naszej moralnej odpowiedzialności i dojrzałości. Dziękujemy panu mecenasowi za wizytę w naszym studiu. Następnym razem porozmawiamy, zdaje się, o ubezpieczeniach, prawda? Samochodowych, dokładnie. Tak. Bardzo ciekawy temat, bardzo drażliwy. Wielu ludzi nie rozumie tych ubezpieczeń. Jest o czym rozmawiać jednym słowem. Tak. Dobrze. Dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.